każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Witamy ponownie, wracamy do tematów zwolnień lekarskich. Jesteśmy już po rozmowach z Państwem, po naszym dyżurze telefonicznym i okazało się, że jedną z istotnych kwestii jest kwestia adresów, tak? No bo my zaczęliśmy żyć w takiej rzeczywistości, gdzie nie trzeba się meldować, nie trzeba mieć stałego zameldowania i tak dalej, no ale nagle się okazało, że kwestia adresu jest dosyć ważna tutaj, jeśli mówimy o wystawianiu zwolnień lekarskich. Należy pamiętać, że na zaświadczeniu lekarskim, czyli na tym elektronicznym zwolnieniu lekarskim, które obowiązuje teraz, adres powinien być taki, wpisany przez lekarza, pod którym będziemy przebywać w czasie orzeczonej niezdolności do pracy. Więc nie adres zameldowania, nie adres zamieszkania, tylko adres pobytu. Więc jeżeli gdzieś na przykład wyjeżdżamy do rodziny, bo tam będziemy przebywać w czasie, kiedy będziemy się leczyć, należy ten adres podać lekarzowi i lekarz jest zobowiązany ten adres wypisać na zaświadczeniu właśnie lekarskim. Czyli tam napiszemy ten adres, pod którym będziemy przebywali, bo tu chodzi mnie między innymi o to, aby ZUS mógł skontrolować prawidłowość wykorzystywania. Tak, informacja ta jest potrzebna właśnie w takim przypadku, kiedy ZUS chciałby przeprowadzić kontrolę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, albo lekarz orzecznik wezwał sobie taką osobę niezdolną do pracy na kontrolę, czy zaświadczenie jest prawidłowo wystawione. Taka informacja jest bardzo potrzebna. Kolejne pytania dotyczyły tego, co możemy nazwać przyznawaniem zasiłku. To znaczy, po ilu dniach pracy, czy od kiedy przysługuje nam prawo do zasiłku? Prawo do zasiłku chorobowego, a wcześniej do wynagrodzenia w przypadku pracownika, tak naprawdę przysługuje dopiero po 30 dniach zatrudnienia. Mówimy, że jest w takim języku potocznym, że stosujemy okres wyczekiwania. Okres wyczekiwania jest to właśnie te 30 dni w przypadku zatrudnienia, natomiast w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest to okres 90 dni. Wtedy pracownik czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zachorowała, dopiero nabywa prawo do świadczenia. Przy czym należy powiedzieć, że do tego okresu wyczekiwania wlicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa była krótsza niż 30 dni. I to miałam właśnie takie pytanie, między innymi pan zatrudniony był po dłuższej przerwie w październiku, już teraz stał się chory, będzie chorował parę dni. Było pytanie, czy nabędzie prawo do świadczenia za czas choroby. No odpowiedź moja była, że niestety nie, ponieważ ten cały okres jego niezdolności do pracy, czyli tego EZLA, będzie wchodziło w te 30 dni. Ale czy możemy też przypomnieć, jak liczony jest ten zasiłek, ile on wynosi? Zasiłek chorobowy jest obliczany z podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. Jest to w przypadku pracownika. Jeżeli ten okres jest krótszy, to jest to średnia z pełnych miesięcy kalendarzowych. Jest to podstawa wymiaru. Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 80%, chyba że jest to szpital, to jest 70%, albo okres niezdolności do pracy przypada na okres ciąży, albo związany jest z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową lub w drodze do pracy, jest wtedy wypłacany w wysokości 100%. Ja wracając do tego wypadku w drodze do pracy czy choroby zawodowej, to właśnie w tych przypadkach, jeżeli zachorujemy w związku z takimi zdarzeniami, to nie ma tego okresu wyczekiwania, tylko od razu należy nam się ten zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe zaraz pierwszego dnia, nawet jeżeli to jest właśnie ten pierwszy dzień pracy. Wróćmy może do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jeśli mamy takie przyzwolenie, że możemy chodzić, czy to naprawdę oznacza, że może nas nie być w domu? Jak tutaj to wygląda w praktyce w czasie takiej kontroli? W praktyce to wygląda w ten sposób, że kontrola idzie najczęściej do domu, czyli właśnie pod ten wskazany adres, który jest na zwolnieniu lekarskim. Mówimy, że powinna iść to kontrola
kontrola, czyli przynajmniej dwóch pracowników. No i są sprawdzane osoby, czy są w domu, tak? Jeżeli takie osoby nie zastaną w czasie tej kontroli, najlepiej jak ta kontrola jest powtórzona tego samego dnia. Jeżeli nawet nie będzie powtórzona, a danej osoby nie zastajemy, to wzywamy taką osobę o wyjaśnienie przyczyny swojej nieobecności. No i w zależności od tego, co ta osoba czym usprawiedliwia, tak? Jeżeli jest to pójście do lekarza, to jednak prosimy o potwierdzenie stosownym zaświadczeniem, że ta osoba była u lekarza, tak? Mhm. Ale w pierwszym wejściu powiedziała pani wyraźnie, że ZUS stosuje tutaj dużą dozę wyrozumiałości, tak? Czyli nawet jeśli ktoś ma napisane, że powinien leżeć, a nie wiem, poszedł po jakieś podstawowe, naprawdę podstawowe produkty żywnościowe, no to jest to w jakiś tam sposób zrozumiałe. Tak, tylko że to musi nam wynikać z całej sytuacji, więc tutaj, jeżeli ktoś mówi, że idzie po zakupy, no to pytanie jest, czy rzeczywiście w domu nie było innych domowników, tak, którzy te zakupy mogli robić. Ale zdarza się, że ktoś, nie wiem, wyjeżdża sobie na wakacje, na wczasy zagraniczne w czasie L4? Tak. Zdarza się, ale nie jest to wskazane. No. Z uwagi na to, że to zaświadczenie lekarskie jest po to, żeby taka osoba odzyskała zdolność do pracy, a nie jest po to, żeby sobie po prostu wyjechać na wakacje, bo szkoda na przykład nam urlopu, nie? A czy jest jakiś klucz, jakiś sposób dobierania tych osób, które będziemy kontrolować, czy to losowo się wszystko tak dzieje? Sposoby są różne. Taką najczęstszą przyczyną, gdzie praktycznie w każdym przypadku jest przeprowadzana taka kontrola, jeżeli nie w domu, to na dokumentacji, bo taką kontrolę też prowadzimy, są donosy, o których trzeba sobie powiedzieć. Ja śmieję się i mówię, dzień bez donosu, Zusie, to dzień stracony. No ja chciałabym tylko powiedzieć, że jakby już nie ma tego przyzwolenia znajomych, sąsiadów czy kolegów z pracy na to, żeby ktoś na zwolnieniu lekarskim robił inne rzeczy, bo przecież my, chociażby koledzy z pracy, musimy za tą osobę wykonać obowiązki. No i też mamy świadomość, że to są nasze wszystkich pieniądze, które ktoś pożytkuje niezgodnie z celem. Mhm. Ale ponieważ często zdarza się, że kobieta, która zajdzie w ciążę, także korzysta ze zwolnienia lekarskiego, no ale przecież wiedzie, jakby to powiedzieć, no normalne życie, tak? No i może właśnie jej nie być w domu, prawda? Tak, zgadza się, ale my mówimy, że przecież sama ciąża to nie choroba. Mhm. I nie każda osoba, która jest w ciąży, musi korzystać od razu ze zwolnienia lekarskiego. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że lekarz, wystawiając zwolnienie lekarskie, bierze pod uwagę stan zdrowia przede wszystkim, ale również i to, jakie wykonuje zadania, z czym jest związana praca, charakter pracy. I tak naprawdę, jeżeli jest to praca spokojna, no to tak naprawdę pytanie, czy zachodzi konieczność wystawiania zwolnienia lekarskiego. A zwolnienie lekarskie jednak mimo wszystko daje ograniczenia pewne, prawda? Ja sama kiedyś odebrałam pytanie od zatroskanego przyszłego tatusia, który powiedział, że jego żona pracuje w biurze, no i zastanawia się nad zwolnieniem lekarskim, bo jest w ciąży, a chcieliby pojechać nad morze i to do Włoch. Czy w takim razie należy jej się zwolnienie lekarskie? No tutaj rozmawialiśmy o tym, że skoro 6 godzin jest przy biurku siedząc, to w takiej samej pozycji spędzi tę podróż nad morzem. Ale też pamiętajmy, że ktoś, kto przebywa na zwolnieniu lekarskim, może być, no powiedzmy, wezwany do ZUS-u właściwie nie po to, żeby on sam był kontrolowany, ale żeby skontrolować jakby zasadność wystawienia takiego, a nie innego zwolnienia lekarskiego w przypadku takiego, a nie innego schorzenia, tak? Tak. ZUS tak ma prawo wezwać sobie taką osobę, która przebywa na zasiłku chorobowym, do lekarza orzecznika. I lekarz orzecznik przeprowadza takie badanie pod kątem właśnie, czy było w ogóle zasadne wystawianie takiego zaświadczenia lekarskiego, czy ta osoba, która przebywa na tym zwolnieniu lekarskim, jest faktycznie chora. I badanie takie wygląda tak, że ZUS wzywa taką osobę, oczywiście wysyła do niego wezwanie, do lekarza orzecznika. Osoba ta jest wzywana na konkretny dzień, konkretną godzinę do lekarza i lekarz przeprowadza badanie bezpośrednio tutaj u nas w ZUS-ie na miejscu. I orzeka, jeżeli
lekarz orzecznik orzeknie, że to zaświadczenie jest wystawione prawidłowo, że ten pacjent faktycznie jest niezdolny do pracy, zaświadczenie jest prawidłowe i nie ma z tym żadnego problemu. Wypłacany jest zasiłek chorobowy, oczywiście, jeżeli jest prawo do tego zasiłku. Ale również lekarz orzecznik może orzec, że to zaświadczenie lekarskie, że pacjent już odzyskał zdolność do pracy i wydaje tak zwany druk ZLAK. Jest to tak skrócenie zaświadczenia lekarskiego i w momencie, kiedy lekarz wydaje takie zaświadczenie lekarskie, od następnego dnia to wydane zaświadczenie przez lekarza leczącego traci ważność i ten pracownik powinien udać się już do pracy. Proszę Państwa, tych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem tego, co nazywamy zwolnieniami lekarskimi, oczywiście było więcej. Niektóre były już na tyle szczegółowe, że nie będziemy w tym momencie o tym mówili. A czas dzisiejszej audycji dobiegł końca, zatem przypomnę, naszymi gośćmi były panie Jadwiga Zaniewska, naczelnik Wydziału Zasiłków Rybnickiego Oddziału ZUS-u. Dziękuję bardzo. Pani Danuta Krzyszczak, zastępczyni naczelnika tegoż właśnie Wydziału z Rybnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz pani Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u w województwie śląskim. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.